Cześć, witam na kanale Knife Division. Ja się nazywam Łukasz. Warunki dzisiaj spartańskie, no ale jak rybka, to musi być jezioro. Co to za nóż? Petrified Fish Beluga Fixed. Zapraszam. Tak się prezentuje nasza rybka w wersji w pochewce horyzontalnej, tak zwanej, czyli do noszenia w ten sposób albo w ten sposób na pasie. Co na początek mogę powiedzieć na temat tego noszenia, to jeśli jesteście więksi, to nie będzie Wam wygodnie, a przynajmniej mi nie było wygodnie. Ja jednak w brzuszku trochę mam, co możecie zauważyć na recenzjach, więc dla mnie to noszenie jest tragiczne. Chyba, żeby to zaczepić sobie o plecak, jakąś torbę, wtedy to będzie naprawdę spoko rozwiązanie. Dodatkowo mamy do niego, do tej pochewki, mamy też teklok. Ja tekloków za teklokami też nie przepadam, bo fałdki są i mi się ten nóż wtedy wbija, więc osobiście ja bym to wysłał do kogoś, kto by mi to przerobił, żeby Kydex mógł wisieć tak jak SRKC. Tam mi się ten patent najbardziej podoba, najlepiej mi się to sprawdza, nie denerwuje mnie to. Nóż sobie radośnie dynda przy pasku, przy udzie i każdy jest zadowolony. Jak lubicie, żeby Wam się to wbijało w brzuszek, spoko, Wasza opcja. Tak się prezentuje w środku. N690, 4 mm blachy, jak widzieliście. W łapce leży genialnie, naprawdę. Leży bardzo, bardzo dobrze. Swoją drogą warto zaznaczyć, że to pierwszy nóż z głownią stałą od marki Petrified Fish, a przynajmniej w ostatnim czasie. Nie wiem, co tam produkowali kiedyś, dawno, dawno temu, kiedy się jeszcze nożami prawdopodobnie nie interesowałem. I jest to wersja nieskładana noża, który się składa. Bo jak wiecie lub nie, najpierw był model Beluga, który był folderem, a po jakimś czasie stwierdzili, że zrobią jeszcze wersję jako nóż z głownią stałą. I bardzo dobry pomysł, bo Beluga sama w sobie jako folder mi nie podpasowała przez otwieranie front flipperem, ale to może do tego tematu wrócę kiedyś, jak będę recenzował samą Belugę. W przypadku Belugi, która jest nożem z głownią stałą, jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Nóż bardzo fajnie leży w dłoni, rękojeść jest taka dosyć pękata, więc jak masz ty, panie, pani oglądający większą łapkę, fajnie wypełnia. G10 jest dosyć mocno wyślizgany, że tak powiem, ale mimo wszystko gdzieś tam ten nóż, przynajmniej teraz jak go trzymam, w ręce się nie ślizga, rękawice mechaniksy, więc przyczepność jest całkiem niezła. Na pewno będzie gorsza niż w przypadku takiego SRKC, ze względu na to, że tu mamy G10, tam była guma, więc wiadomo, że ta guma ze skórą będzie zawsze lepiej się dogadywać. Ale tragedii nie ma. Zobaczymy potem, jak to będzie w robocie. Zobaczymy jeszcze, jak bez rękawicy. Spoko. I powiem Wam, że chyba bez rękawicy nawet lepiej. No, także będziemy chyba robić... Zrobimy... Jak będę pracował tym nożem, to popracuję sobie w rękawicy i bez. Wtedy będzie też fajne porównanie. Mam nadzieję, że dobrze mnie tylko słychać, bo jak widzieliście na wstępie, jesteśmy nad jeziorkiem i tak po prostu, żeby było bardziej klimatycznie. No ale niestety, jak nad jeziorkiem, to i wiatr. No ale jak ryba, to jezioro, no wiadomo. No to co? Tyle na razie z mojego gadania. Weźmy się za robotę.
coś tam popracowaliśmy. O dziwo, w rękawice było naprawdę wygodnie, więc stwierdziłem, że nie będę tego testował w samej, w sensie nie będę tego testował bez rękawicy. Czy goli? Uwaga, uwaga. Jezu, już nie mam gdzie sprawdzać. No goli. Przyjemnie. Czyli na pewno był ostry, jak go wyjąłem z opakowania. Bardzo fajny nóż. Niestety dosyć drogi, bo na obecną chwilę Beluga Fixed to jest koszt jakieś 500 zł, plus minus. To przynajmniej ja za mniej więcej tyle ją kupiłem na AliExpress. Co mogę powiedzieć? Gdyby nie Kydex, to byłbym bardzo, ale to bardzo zadowolony, więc jakby moje obiektywne, subiektywne, moja subiektywna opinia. Kydex dla mnie do wymiany, sam nóż zdecydowanie tak. Fajnie się nim pracuje, dalej trzyma ostrość, co prawda nie napracował się jakoś bardzo, no ale mimo wszystko po rozłupaniu kilku tych kawałków drewna, jakiegoś tutaj, też wiadomo, wszystkiego nie, wam nie wrzuciłem w nagraniu, nawet tym przyspieszonym, ale po trochę, po tej jakiejś tam krótkiej pracy spodziewałbym się, że mógłby stracić ostrość. A tutaj jednak nie. Warto zaznaczyć, nóż jest zrobiony z N690, czyli z nierdzewki, co jest akurat przyjemne właśnie, jak jesteśmy w jakichś takich klimatach wodnych, bo dzięki temu, że to jest nierdzewka, mniej musimy się o ten nóż gdzieś tam martwić. Swoją drogą Petrified Fish zaznaczyło mi, że jest to ich nowa wersja Belugi, bo podobno w środku się trochę odchudzenia pozmieniały czy coś. Ja go nie będę rozkręcał, bo powiedzmy, że nie jest to aż tak jakaś tam ważna kwestia. Prawdopodobnie dzięki temu nóż jest trochę bardziej chyba odchudzony, albo wręcz przeciwnie, ale i tak waży 180 bodajże, 7 gramów, czy coś około 180 w każdym razie. Czy to dużo na Fixeda? Nie wiem, w zależności tak naprawdę czego też od tego noża oczekujemy, bo to na pewno nie będzie nek. To jest zdecydowany robol. W drewienko wgryza się przyjemnie, N690 to naprawdę fajna stal. Jak dla mnie naprawdę fajna opcja i tak, zdecydowanie zostanie. Nie wiem tylko, czy wykurzy z kieszeni SRKC, bo tamten folder, tamten nóż naprawdę bardzo, bardzo lubię. Myślę, że gdybym zmienił do niej Kydex, to zdecydowanie by wygonił, a tak trzeba by się bawić w dodatkowe koszta, a Kydex taki naprawdę porządny to jednak z 200 trzeba liczyć, więc wtedy koszt robi się już nie 5, a 700, co już zaczyna trochę boleć. Proszę bardzo, Beluga Fixed. Fajna rybka z tej skamieniałej rybki. To tyle na dzisiaj. Piszcie w komentarzu, co Wy sądzicie na temat naszej skamieniałej rybki. Pamiętajcie oczywiście o subskrypcji, o dzwoneczku, łapce w górę. Nie zapomnijcie wpaść też tam na wszystkie social media. I jak zwykle widzimy się już wkrótce. Trzymajcie się, cześć!